Czyli zaczęło się, tak? Zaczęło się to polskie, polsko-polskie piekło nad głowami potrzebujących i pokrzywdzonych. Dziękuję bardzo, panie pośle. Ruszyło 18. posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Jak ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, posiedzenie to będzie trwało aż 4 dni i zakończy się we wtorek w przyszłym tygodniu. W dużej mierze będzie ono poświęcone stanowieniu prawa, będącego podstawą do pomocy osobom pokrzywdzonym w powodzi, która dokonała kolosalnych zniszczeń w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Jak pokazały te dni, nasi politycy, zamiast zjednoczyć się w obliczu tragedii, wykorzystują to, by non-stop obarczać się winą za to, co się stało. Wszyscy chyba i tego spodziewali się w Sejmie. Dlatego poseł Bartosz Romowicz szybko zgłosił się do wniosku formalnego, by już na samym początku posiedzenia zaapelować do kolegów i koleżanek z ław poselskich. Panie marszałku, panie posłanki, panowie posłowie. Na tym posiedzeniu Sejmu będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie Polek i Polaków. Patrzą na nas 2 miliony osób poszkodowanych, ale patrzą także na nas 36 milionów Polek i Polaków, które myślą o przyszłości, o bezpieczeństwie. My jako klasa polityczna musimy zrobić wszystko, żeby w trakcie tego posiedzenia nie zrobić hucpy politycznej. Romowicz zwrócił uwagę na to, że to, nad czym w najbliższych dniach i tygodniach będą pracować posłowie, będzie później kontynuowane przez kolejne lata na przestrzeni kilku kadencji Sejmu. Podał też konkretne przykłady z przeszłości, gdy już miało to miejsce. Dzisiaj de facto będziemy dyskutować o tym i jutro, co będzie nie za 4 lata, nie w tej kadencji, tylko przez najbliższych kilka kadencji. I podam Państwu dowód na to, kiedy zapadła decyzja polityczna o tym, że trzeba budować zbiornik w Raciborzu. Zbiornik Raciborz. Po powodzi w 2007 roku, czyli za czasów rządu premiera Buzka. Kto skończył tą inwestycję? Kilka rządów później rząd premiera Morawieckiego. To pokazuje, że w przypadku takich inwestycji, które dotyczą bezpieczeństwa Polaków, jeden rząd zaczyna, drugi rząd kontynuuje, trzeci, czwarty, a piąty kończy. Poseł z Polski 2050 gorąco apelował do posłów, aby uszanowali powagę sytuacji i nie robili polityki na ludzkiej tragedii, a spróbowali pomóc obywatelom w potrzebie. I apeluję do wszystkich z tego miejsca, abyśmy w trakcie tego posiedzenia wypracowali jak najlepsze rozwiązania dla Polek i Polaków, żeby nasi obywatele się nie musieli wstydzić za nas jako przedstawicieli. Panie marszałku, składam wniosek formalny o zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji w trakcie tego posiedzenia. Dziękuję. Marszałek Hołownia dołączył się do tych apeli i podzielił się też uwagami powodzian, które słyszał, gdy odwiedzał zalane regiony. Dyskusja jeszcze się nie zaczęła, a więc mam nadzieję, że ten wniosek wszyscy poniesiemy w naszych sercach na przyszłość, podczas kiedy będziemy mieli... Tak, ja wierzę, że wszyscy mamy serca, opozycja również, i wierzę, że to będzie rzeczywiście taka dyskusja. Wierzę, że to będzie taka dyskusja, nie wiem jak wy, pewnie wielu z was też było na miejscu, ja też byłem, słyszeliśmy jedno: nie kłóćcie się, pomóżcie nam. Nie kłóćcie się, pomagajcie. I myślę, że chyba wszyscy dzisiaj będziemy rzecznikami dokładnie takiej postawy. Jako kolejny na mównicę wszedł poseł Marek Jakubiak z Kukiz 15, który zwrócił się z apelem do Prezydium Sejmu o powołanie kolejnej komisji śledczej. Chciał on, by zbadano wpływy niemieckie w polskim rządzie, szczególnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. To tam pracują ministra Paulina Henning-Kloska i Urszula Zielińska, które szczególnie w ostatnim czasie są krytykowane za swoje niefortunne lub dziwne wypowiedzi. Cieszę się nie oznacza nie debatujcie. Proszę Państwa, ja zwracam się do przede wszystkim Prezydium Sejmu o wszczęcie procedur związanych z powołaniem komisji śledczej na temat wpływu służb niemieckich na scenę polityczną polską, z uwzględnieniem szczególnym Ministerstwa Ochrony Środowiska. Poseł Jakubiak jako dowód nieprawidłowości w tym ministerstwie dał głosowanie, które miało miejsce chwilę wcześniej w Sejmie, podczas którego minister Henning-Kloska zagłosowała przeciwko pomocy powodzianom. Nawet, proszę Państwa, dzisiaj pani minister Henning-Kloska zagłosowała przeciwko ustawie powodziowej. To jest, proszę Państwa, to są znamienite przykłady tego, że tam się coś nie takiego dzieje, coś niedobrego się dzieje. Jakubiak w prześmiewczy sposób odniósł się także do wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej, która za rządów PiS głośno protestowała przeciwko budowie infrastruktury powodziowej w regionie Kłodzka. Protesty te doprowadziły do tego, że rząd Morawieckiego, w obawie przed spadkiem poparcia w sondażach, wycofał się z budowy zbiorników retencyjnych.
Ponadto wnoszę, panie marszałku, o przemyślenie tej propozycji, żeby dzisiejszą debatę o godzinie 18 poprowadziła pani marszałek Monika Wielichowska. Oczekują mieszkańcy Dolnego Śląska, z całą pewnością będą zadowoleni. Dziękuję. Paulina Henning-Kloska postanowiła odpowiedzieć na ataki Marka Jakubiaka. Minister z partii Hołowni chciała wytłumaczyć się z niefortunnego głosowania. Tak, panie pośle, w ramach wyjaśnienia, oczywiście to zwykła omyłka, oświat, byłam pewna, zaraz mam już kartkę złożoną. Posłowie PiS jednak zakrzyczeli ją, nadając jej nowy pseudonim. Partyjny szef próbował bronić Pauliny Henning-Kloski, przywołując swoje doświadczenia z innymi posłami, którzy usprawiedliwiali już swoje błędy podczas ważnych głosowań. Ten chór nieomylnych posłów, który przychodzi później z pisemnymi uzasadnieniami, wytłumaczeniami, dlaczego nie tak zagłosował, niech na moment ucichnie, żeby pani minister mogła powiedzieć to, co ma do powiedzenia, skoro występuje jako przedstawiciel Rady Ministrów. Henning-Kloska dość nerwowo podała w końcu powód, dla którego zagłosowała tak, a nie inaczej, po czym oddaliła się z mównicy. Występuję w odpowiedzi pana posła wniosku jako posłanka na Sejm. Tego typu omyłek się zdarza, pan dobrze wie. Proszę kontynuować, pani minister. Natomiast, nie przejmować pewna, się tymi objawami ludzkiej sympatii. Głosowanie dotyczy państwa wniosku o odrzucenie bardzo ważnej ustawy o SP, na co nie mogliśmy pozwolić. Za chwilę złożę w tej sprawie oświadczenie. Dziękuję bardzo. Ustawa o SP też musi być procedowana. Dziękuję. Jednak o spokoju w Sejmie można było tylko pomarzyć. Kolejny wniosek formalny w wykonaniu posła PiS Andrzeja Śliwki okazał się być znów atakiem politycznym. Śliwka wykorzystał okazję przemówienia do ataku na Donalda Tuska i jego sposobu na radzenie sobie z powodzią. Panie marszałku, Wysoka Izbo, rolą odpowiedzialnych rządzących nie jest proponowanie kredytu lichwiarskiego, proponowanie dopłat do kas fiskalnych, czy też pytanie dziennikarzy, ile wybudowali zbiorników retencyjnych. Rolą odpowiedzialnych rządzących nie jest obwinianie bobrów za skutki powodzi. Wreszcie rolą odpowiedzialnych rządzących nie jest lekceważenie zagrożeń. Poseł Śliwka szczególnie zaakcentował sposób ostrzegania przed zbliżającym się kataklizmem. Donald Tusk wiedział o nadciągającej powodzi i nic nie powiedział. Panie marszałku, Wysoka Izbo, nikt z tych biednych ludzi nie został ostrzeżony na czas. Powtórzę, nikt z tych biednych ludzi nie został ostrzeżony na czas. Zamiast usłyszeć "ewakuujcie się", usłyszeli "prognozy nie są alarmujące". Później wręcz skandował kolejne dni, kiedy premier miał wiedzieć o tym, co nadchodzi, a nie ostrzegł ludzi. Tu nieobecny pan premier Donald Tusk wiedział o tym 10 września, że zbliża się powódź. Wiedział 11 września, że zbliża się powódź. Wiedział 12 września, że zbliża się powódź. Wiedział 13 września, bardzo, że zbliża pośle. Się powódź i dezinformował. Dziękuję, co miał panie zamiast... pośle. Marszałek Hołownia nie mógł już dalej tego słuchać i wyłączył mikrofon posłowi PiS, po czym dość dosadnie skomentował robienie polityki na powodzi. Dziękuję bardzo, panie pośle. Rozumiem, że nie zgłasza pan żadnego wniosku formalnego. Czyli zaczęło się, tak? Zaczęło się to polsko-polskie piekło nad głowami potrzebujących i pokrzywdzonych. Dziękuję bardzo, panie pośle. Jako kolejny z wnioskiem formalnym na mównicę wszedł Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Niestety on nie był lepszy od posła Śliwki i w odpowiedzi zaczął atakować partię Jarosława Kaczyńskiego. Szef klubu parlamentarnego KO zaczął wypominać PiS-owi pandemię i wojnę na Ukrainie. Oskarżał ich o to, że zamiast pomagać, wykorzystali sytuację do robienia lewych interesów na tragedii. Panie pośle, pańska formacja jest ostatnią, która powinna pouczać w czasach trudnych rząd. Wtedy, kiedy Polskę dopadły dwa wielkie nieszczęścia, pandemia i w jakimś stopniu wojna w Ukrainie. Co wy robiliście? W pierwszej kolejności napełnialiście sobie kieszenie i swoim kumplom. Tak wykorzystywaliście pandemię i wojnę w Ukrainie. Konwiński zaatakował także PiS za zaniedbania przy powodzi, jako kolejny, wykorzystując tragedię do robienia polityki.
jak trzeba było budować wały przeciwpowodziowe. To są dane, statystyki, które pokazują, że my w ciągu jednego roku naszych rządów wybudowaliśmy więcej wałów przeciwpowodziowych niż wy przez 8 lat. Bo co wy robiliście? Wy zamiast budować wały przeciwpowodziowe, robiliście wały. A jak wy oceniacie tą sytuację? Czy to czas i miejsce na takie wzajemne oskarżenia? Czy posłowie powinni teraz robić politykę, czy raczej na spokojnie skupić się na pomocy powodzianom? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału po więcej podobnych filmów. Do zobaczenia.